aujourd'hui. Vous écoutez sa voix, la musique pas. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy też przybywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Słyszeliśmy, że uczniowie po 3 latach przypomnieli sobie słowo, które Jezus powiedział. Dopiero wtedy, po 3 latach, zrozumieli to słowo i uwierzyli temu słowu. 3 lata. Jak głęboko to słowo dzisiejsze musiało w nich zapaść. To wydarzenie wyrzucenia sprzedających ze świątyni, odpowiedź Chrystusa na to. Nie rozumieli tego, ale gdzieś chodzili z tym pytaniem. 3 lata później, po zmartwychwstaniu, zrozumieli. My żyjemy 2000 lat po tych wydarzeniach. Ale podobnie jak uczniowie, możemy dzisiaj zrozumieć to słowo. Już my potrzebowaliśmy jako Kościół i ja w moim życiu tyle lat, żeby dzisiaj to słowo usłyszeć. I żeby dzisiaj to słowo może dotknęło mnie tak mocno, jak dotknęło apostołów po zmartwychwstaniu. To słowo, które wydaje się, że z nami nie ma nic wspólnego, no bo przecież to już 2000 lat, jak świątyni nie ma. W ogóle te całe ryty, to wszystko jest nam tak obce, nieznane, a jednak to słowo jest słowem żywym, przychodzi do nas. Żydzi już w czasie Jezusa, trochę później, ale widzieli pewien fakt taki, na który zwracali uwagę, że w Księdze Liczb, w Księdze Kapłańskiej jest słowo, które mówi, że kapłan miał przez 7 dni poświęcać przybytek pański. Kiedy ten namiot spotkania na pustyni został sporządzony według tego wzorca, który Pan Bóg podał Mojżeszowi, nastąpiła konsekracja tego namiotu, tej świątyni, i ona się w dziwny sposób odbywała, że przez 7 dni kapłan wchodził, ubierał nowe szaty, wchodził do tej świątyni, konsekrował ołtarz, składał ofiarę i wychodził. Przez 7 dni. I przez 7 dni cały ten przybytek został zwijany. To były szereg takich skór,
Bo to był ten namiot, który towarzyszył Izraelitom w czasie ich podróży przez pustynię, to jeszcze nie jest świątynia. Zwijali i na nowo na drugi dzień rozwijali to. Wiele pracy, którą musieli w to włożyć. A jednak 7 razy, przez 7 dni, dopiero na 7 dzień ten ołtarz, świątynia została już na stałe pobłogosławiona. Nie trzeba było więcej tych rytów czynić. I to słowo przemawiało do Izraelitów. Kiedy została zburzona świątynia, rabini powiedzieli, że dlaczego ten ryt w ten sposób się dokonywał. Że już wtedy wskazywał na pewną rzeczywistość, która nadejdzie. Że będzie 7 świątyń. Będzie 7 miejsc świętych, w których będą ofiarowane Panu Bogu te wszystkie ofiary. I to był pierwszy, to był ten namiot spotkania, który wędrował z nimi przez pustynię, więc pustynia. Potem, kiedy weszli do Gilgal po przejściu Jordanu, to był pierwsze miejsce, gdzie ten namiot znowu został postawiony. Ofiary zostały złożone po raz pierwszy w ziemi obiecanej. Potem w Shilo, to co słyszymy o Samuelu, że właśnie tam była arka Pana, że tam został powołany Samuel. Potem został przeniesiony do Nob. Wiemy to też z historii, że tam zostali wymordowani przez Saula ci kapłani, 95 kapłanów w jeden dzień zostało wymordowanych, całe miasto zostało zniszczone. Potem ten przybytek przeniósł się do Gibeonu, a następnie została zbudowana pierwsza świątynia przez Salomona. Już nie namiot, ale już stała świątynia. Wiemy, że ta świątynia została zburzona w roku 587 przez Babilończyków, odbudowana potem przez Ezdrasza i trwała do czasów Chrystusa. Chrystus znał tą świątynię, wprawdzie odrestaurowaną przez Heroda Wielkiego, ale to była ta druga świątynia. Jeśli chodzi o kontynuację, to był ten 7 przybytek. I on również został zniszczony. W roku 70 przez Tytusa, przez wojska rzymskie. 7 przybytków, wszystkie zniszczone. I kiedy Żydzi reflektowali nad tym wszystkim, mówili, to już wtedy było zapowiedziane. Wtedy, kiedy oni tak przez 7 dni wchodzili i ciągle ten przybytek był zwijany, to była zapowiedź tego, że będzie tych 7 przybytków. I dlaczego? Pytają się, bo to już było po roku 70. Dlaczego teraz nie ma już? Dlaczego nie mamy świątyni? Bo przyjdzie Mesjasz i odbuduje tę świątynię. Bo będzie 8 świątynia, ostateczna. 7 to liczba święta, 8 to już jest definitywnie, nie? Tak jak jest 7 dni stworzenia świata, 8, który nastanie, będzie już dniem definitywnym. Będzie czasem wiecznym, eschatologicznym. Na to oczekujemy. Nie? To jest 8, to jest to wypełnienie. Tak jak jest, nie wiem, 7 dźwięków w oktawie. 8 to już jest powtórzenie tego pierwszego. To już jest zupełnie nowa rzeczywistość. I tak czekają. Czekają do dzisiaj. Świątynia została nieodbudowana. 2000 lat minęło w międzyczasie. Nie ma bardzo widoków, żeby ta świątynia została odbudowana. Wzgórze Świątynne do dzisiaj, pomimo że Izrael ma swoje państwo, pozostaje pod zarządem Arabów. Dlaczego to mówię? Dlatego, że Chrystus udzielił odpowiedzi na to pytanie. Jest 8 świątynia. To jest ta świątynia, o której dzisiaj powiedział. To jest świątynia Jego ciała. Zbóżcie tę świątynię. Odbuduję ją na nowo. Na zawsze. I została ta świątynia zburzona. Jego ciało zostało zniszczone. I po 3 dniach zostało odbudowane. Na zawsze. Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć na nim nie ma już władzy, powie święty Paweł. Ale tak jak świątynia ma też swoje prawo, ma też swoje prawodawstwo. Jak w tej świątyni ma być sprawowany kult, jak żyć, bo kult jest po coś. Kult ma wpływ na życie. I my dzisiaj słyszeliśmy to słowo z pierwszego czytania, gdzie było słowo adekwatne do tej świątyni.
czyli te 10 przykazań, które Mojżesz usłyszał na górze Choreb. Usłyszał je jako ten, który stał na czele ludu, ale usłyszał to jako człowiek wolny. Pan Bóg pierwsze przykazanie, tak liczą przykazania Żydzi, trochę inaczej niż my, bo dla nich pierwsze przykazanie to jest to przykazanie: ja jestem Pan Bóg Twój, który Ci wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To jest dla nich pierwsze przykazanie. To, co dla nas jest takim wstępem, a dopiero potem następują przykazania, ale na końcu jest takie dziwne złączenie: nie będziesz pożądał żony bliźniego ani żadnej rzeczy, którego jest, że to jedno zdanie zostało rozbite. To już jest sposób liczenia, to jest rzecz jak gdyby drugorzędna, bo pierwszorzędna to jest to słowo, którym mamy żyć. Ale Żydzi mają trochę inną mentalność i mówią, że przykazanie to nie tylko to, co masz robić, co nie, albo nie robić, bo przykazanie, Tora, to jest słowo życia, to, co ci ma dać życie. I pierwsze przykazanie dlatego nie jest tyle takie normatywne, rób to, tamtego nie rób. Tylko pierwsze w ogóle, żeby zrozumieć resztę przykazań, to jest to, że tym przykazaniem, słowem Pana Boga jest to, że On cię wyrwał z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ziemia egipska to jest ta ziemia ucisku, ziemia niewoli. Ziemia Mizraim, Egipt, to jest tyle, co coś wąskiego, małego, uciśnionego. Że to jest jak dwie szczęki madła, w której jesteś dociśnięty i nie jesteś w stanie z tego wyjść. O własnych siłach nie można się uwolnić. I Pan Bóg, że przyszedł, zrobił ten cud, wyprowadził Izraela i dopiero potem daje mu też te słowa życia. Dlatego, żeby słuchać dalszych słów, trzeba pierw przejść przez ten krok wyprowadzenia z ziemi Egiptu. Bo jeśli nie mamy tego doświadczenia, to mówi to słowo, to wszystkie te normy, które będą przychodzić potem, będą jedynie jarzmem. Jeśli nie mam tego doświadczenia, że Pan Bóg zrobił za mnie tyle i Pan Bóg mnie uzdalnia do tego, żeby żyć według tego słowa, to wszystko inne będzie dla mnie dalszą niewolą. I tak już Stary Testament niejednokrotnie poczuwał się, że przykazania to jest jedynie ucisk, to jest jarzmo. Człowiek nie potrafi według tego żyć. Jak sobie to życie tak ustawić, żeby mimo wszystko się jakoś zmieścić. Żeby Pan był zadowolony, ale żebym ja też miał jakąś przestrzeń do życia. To jest Stary Testament. Chrystus, kiedy przychodzi, daje swoje słowo. To jest ta nowa świątynia, którą zapowiedział też Izajasz, mówiąc, że na końcu czasów, a my żyjemy na końcu czasów, żyjemy po zmartwychwstaniu Chrystusa, że Pan Bóg zbuduje nową świątynię na wzgórzu jerozolimskim. Tym wzgórzem to jest wzgórze Golgoty. To jest to wzgórze i jest powiedziane, że prawo wyjdzie z Syjonu. Nowe prawo wyjdzie z Syjonu. Syjon to jest wieczernik. I to dzisiaj Syjon to jest to miejsce, wzgórze, które dzisiaj jest troszeczkę poza murami, ale wtedy za czasów Chrystusa było w ramach ścisłego miasta Jeruzalem. I stamtąd wyszło to nowe prawo. To prawo, które Chrystus dał w wieczerniku. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. To jest to nowe prawo. Chrystus nie zniósł bynajmniej tych 10 przykazań, które myśmy dzisiaj słyszeli, ale jak sam powiedział, je wypełnił. Znaczy sam je przeżył i jak gdyby dopełnił tego, czego jeszcze człowiek nie rozumiał w tych przykazaniach. To, bo rozwinięciem, czy też komentarzem do tych 10 przykazań jest skazanie na górze. To jest to nowe prawo, które wyszło ze Syjonu. To jest to słowo, które dał Chrystus. W jaki sposób teraz ci, którzy idą za Nim, mają rozumieć to słowo. Nie tylko, że nie zabijaj, że fizycznie nikomu, nie wiem, głowy nie roztrzaskałem. Że nie zabiliśmy fizycznie. Tylko Chrystus mówi, ale nawet jeśli gniewasz się na kogoś, mordujesz. Rozumiecie, że to jest w tej mentalności
te wszystkie jakieś dziwne przeciąganie na stronę, czy teraz dziecko w łonie matki, to jest już płód, czy zarodek, czy jakbyśmy to nazwali, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. To z chrześcijaństwem nie ma absolutnie nic do czynienia. Bóg jest tym, który daje życie. Chrześcijanie w ogóle nie wchodzi w takie dyskusje. Dla nas jest jasne, życie, które przychodzi od Pana Boga, jest życiem Bożym. Nie mamy absolutnie do tego prawa przykładać ręki, że teraz możemy to życie przerwać. Czy inne przykazania, które mówią nie cudzołóż, czyli nawet w sercu nie wolno ci mieć myśli cudzołożnych. To jest to nowe prawo, które przyniósł Jezus i to jest to nowe prawo, które Chrystus przeżył. I to nowe prawo, które Chrystus chce dawać człowiekowi. Nie na zasadzie właśnie znowu tego, że już to prawo było takie trudne, a Chrystus jeszcze dośrubował to prawo, że już nie idzie nic zrobić. Nie? Że nie dość, że i tak byliśmy już zmiażdżeni w tych szczękach i madła, to Chrystus jeszcze nam dokręcił śruby. Jeszcze więcej. Absolutnie nie. Chrystus przyszedł jako ten, który wyprowadza z niewoli, wyprowadza z grzechu, bo Chrystus chce pokazać, że wszystkie te przykazania pokazują nam tą słabą ludzką naturę, że my z natury rzeczy jesteśmy mordercami, że my z natury rzeczy gniewamy się, z natury rzeczy wyrokujemy o innych, uważamy innych za głupszych od nas, czyli mordujemy ich. Mamy w sobie tę całą przemoc, którą nosimy w sercu. I to jest to, że jeśli podejdziemy do tego jako, że dobra, to teraz wiem, jak mam żyć i teraz mi się to uda zrobić, to stoimy na straconych pozycjach. Nie, pierwsze przykazanie jest, jam jest Pan Bóg, którym Cię chcę wyprowadzić z tej ziemi egipskiej. Ja Cię chcę uwolnić, ja Cię chcę zmienić serce. My jesteśmy niewolnikami. Prawo też możemy jedynie patrzeć jak niewolnicy na prawo, które trudne prawo, ale prawo, więc ja co mogę jako niewolnik zrobić, żeby to prawo jakoś ominąć, żeby to prawo dostosować, żeby to prawo pomniejszyć. Ile z tego ugram dla siebie, to moje. Nie, Chrystus przychodzi jako ten, który to prawo wypełnił na krzyżu. To jest ten nowy Syjon. To jest ta nowa góra. Można kochać w ten sposób. To jest obietnica. Ja chcę Cię... Chrystus był synem, nie był niewolnikiem. Był synem. Miał to serce otwarte na słowo Ojca. Że to... On nie miał Egiptu w sobie. Grzech to jest ten Egipt, który jest w nas. Te wszystkie zniewolenia, które mamy, mniejsze i większe. Uzależnienia, które mamy. Od naszego gniewu. Od naszych przymusów, które stosujemy wobec drugiego. Od choćby najmniejszych przywiązań, nie wiem, do naszych komórek, do czegoś, co widzimy, że nie potrafimy z tego wyjść. Chciałbym i nie potrafię. Jestem zniewolony. Że pierwsze, co Pan Bóg robi, to właśnie nie takiemu człowiekowi nadaje prawo, że ale dasz radę, zrób jeszcze więcej. Tylko, że chce nam pokazać to, że On jest Panem nad tymi zniewoleniami. Że jeśli wejdę w relację z Nim, jeśli Jemu uwierzę, jeżeli dam się wyprowadzić Panu Bogu, to Pan Bóg zrobi ze mnie ten cud. I wtedy będę mógł dopiero przyjąć Jego Słowo. Skoro Pan Bóg zrobił takie cuda w moim życiu, że mnie z tych wszystkich, z moich nieprawości powyprowadzał, to może i następne cuda robić. Dlatego to jest ta nowa świątynia, którą Chrystus przyszedł, żeby założyć. To jest to nowe słowo, które my otrzymujemy jako Kościół. Święty Augustyn powiedział, że człowiek jest nieustannie smagany biczem swoich grzechów. Nieustannie. Jeśli my widzimy, jeśli mamy oczy otwarte, jeśli mamy ucho otwarte na słowo Pana Boga, to widzimy, jak bardzo jesteśmy dotykani przez grzech. Dlatego Pan Jezus czyni ten bicz, żeby nam pomóc, żeby wyrzucić z nas to wszystko, gdzie my nawet w tej świątyni, czyli w tej relacji z Panem Bogiem, szukamy własnej korzyści, a nie Jezusa Chrystusa. Że my jesteśmy w Kościele, robimy różne rzeczy, niby dobre, ale tak naprawdę szukamy własnych korzyści. I święty Augustyn mówi, że ta nowa świątynia, którą Pan Bóg buduje,
gdy będzie ta świątynia inna, kiedy na skutek grzechu ci ludzie opuszczą tą świątynię, bo bardziej umiłują grzech, aniżeli bycie z Panem Bogiem. Jak ja to słowo przeczytałem, to mówię, to jest proroctwo na nasze czasy. Że grzech wyprowadza ludzi z Kościoła. I tych, którzy grzeszą i sieją zgorszenia, ale generalnie, dlaczego dzisiaj człowiek opuszcza Kościół? Myślę, że w najgłębszym zrozumieniu tego jest to, że jest nie do pogodzenia nasze życie, życie w grzechu, z Kościołem, z tą nową świątynią, z życiem w Jezusie Chrystusie. I człowiek, stając przed tym dylematem, wybiera grzech. Nie tylko, że jestem zgorszony tym, co się w Kościele dzieje i grzechami księży. To na pewno jest też. I to jest grzech osobisty, który my wszyscy nosimy gdzieś w Kościele, bo nasze grzechy też są czymś, co niszczą ten Kościół. Ale ostatecznie nie jest dylemat, czy żyć, znaczy, że ktoś żyje w grzechu, czy nie, i czy mnie gorszy, czy nie, tylko czy spotkałem Jezusa Chrystusa. Bo jeśli patrzę właśnie tylko na Kościół przez pryzmat tych ludzkich słabości, to znaczy, że niewiele zrozumiałem z Kościoła, bo Kościół to jest Jezus Chrystus. To, co ci Chrystus powiedział, zbóżcie tę świątynię, ja ją odbuduję. Że pierwsza rzecz, która jest w Kościele, to jest Jezus Chrystus zmartwychwstały. To jest ten, który przychodzi, żeby też nas przeprowadzać ze śmierci do życia. I nikt inny poza nim nie jest w stanie tego uczynić. Świat, nawet jeśli do niego odejdę, nawet jeśli od Kościoła się odłączę, odwrócę od niego, nie da mi innej opcji, jak bycie w Egipcie. Jest proste. Jak Żydzi wychodzili z Egiptu, albo wyjdziesz, albo zostaniesz. Nie ma trzeciej opcji. Jeżeli teraz ja wyjdę, ale zostanę, ale będę żył po swojemu. Nie będę żył jak Egipcjanie. Nie ma takiej opcji. Pozostając w Egipcie, pozostajesz zniewolony. Tylko ci, którzy wyszli, którzy oparli się o Słowo Boże, którzy świętowali jak gdyby na wyrost, bo jeszcze nie wyszli, już świętowali swoje ostateczne zwycięstwo. I Pan Bóg ich wyprowadził. Tych, którzy mieli wiarę w sercu. Prowadzi ich przez wszystkie trudności, które oni sami mieli. Wszystkie bunty, grzechy, które mieli. I Pan Bóg ich przeprowadził do tej ziemi wolności. Tylko Pan Bóg to chce czynić również w naszym życiu. Chce nam dawać chce nas czynić tą nową świątynią. Tą świątynią, gdzie się żyje inaczej. Gdzie się żyje według swojego słowa. Inny wielki człowiek Kościoła, Orygenes II wiek, powiedział, że to, co Pan Bóg robi, to jest taka rzecz, że w jaki sposób wyprowadza nas z Egiptu, wyprowadza nas zabiera nas z tego Egiptu, jak Pan Bóg Henocha. Wiecie, Henoch to jest 5 rozdział Księgi Rodzaju. To jest ten patriarcha, który został zabrany. Jest taka wiara powszechna, że to jest ten, który nie umarł. Został wzięty z ziemi do nieba. Został zabrany, jak Eliasz później. I Orygenes nie waha się powiedzieć, że to jest życie chrześcijańskie. To nie jest jakaś opcja taka wyjątkowa, ten Henoch. Możemy tak w ten sposób patrzeć, ale Orygenes mówi, że nie, to jest zwykły sposób działania Pana Boga. Że chrześcijanin to jest Henoch numer 2. Że Pan Bóg go zabiera, wyrywa z Egiptu, ale czym? Swoim słowem. Jeśli człowiek uchwyci się słowa, dlatego jest nieporozumieniem, że jeśli chrześcijanin Słowo Boże traktuje jako coś zewnętrznego, dodatkowego, nie zna go, nie wczytuje się w niego dzień w dzień, to za co Pan Bóg ma go wyciągnąć? Słowem Bożym, to jest ten hak, którego mogę się złapać. Ta kotwica, która mnie wyciąga z mojego Egiptu. Jeśli tego nie ma, nie ma tego
narzędzia. Chrześcijanin, który powie święto Hieronim, nie zna Chrystusa, nie zna Pisma, nie zna Chrystusa, nie jest w Kościele. Fizycznie może tak. Ale tak naprawdę nie ma tego doświadczenia wyrwania. My mamy być tym Henochem. Mamy być tym, który Pan Bóg z niewoli, z tego Egiptu wyciąga swoim słowem i zabiera. Przenosi do siebie. To jest to powołanie chrześcijańskie. Dlatego też to jest to, nad czym możemy się zastanowić, nie? Na ile ja tej kotwicy się łapię. Teraz mamy czas Wielkiego Postu, czas wyjątkowy. Na ile to jest ten czas właśnie, kiedy łapię się Słowa Bożego. Czym się różni ten mój post choćby od normalnego życia w ciągu roku? Czy jest to zintensyfikowany czas pochylenia się nad Słowem? Bardzo konkretnie. Daje się Panu Bogu wyrwać z moich niewoli, czy też nie? Często idziemy do spowiedzi, nie bardzo mamy się z czego spowiadać. Ale gdyby sobie człowiek tylko zadał pytanie, a może dlatego nie widzę mojego życia, jakim ono jest, po prostu nie mam światła na to. Nie mam z czym konfrontować. Że nie mam punktu odniesienia. Jestem w porządku, ale w porządku według czego? Według moich kryteriów. Ale czy to są kryteria Pana Boga? Jesteśmy wezwani do budowania tej ostatecznej świątyni, świątyni czasów eschatologicznych. I dzisiaj żyjemy w czasie, nie wiem, takie jest moje głębokie przekonanie, może wasze też, może nie, że Pan Bóg oczyszcza ten Kościół. Że byliśmy w tym Kościele wszyscy, jeszcze do niedawna. Dzisiaj jest już, to już jest przeszłość. A czas oczyszczenia trwa dalej. Myślę, że w Kościele zostaną ci, którzy naprawdę doświadczą tego uchwycenia się Pana Boga. Człowiek wiary to człowiek ten, który ma fakty wiary w swoim ręku. Czy że nie tylko wierzy, to znaczy mówię, że Pan Bóg istnieje. Ojcowie Kościoła mówili, że to robią i demony. Demon też w ten sposób wierzy. Ale kiedy Pan Bóg do niego przychodzi, to co mówi demon? Czego chcesz ode mnie? Zostaw mnie w spokoju. Bo demon nie kocha. A posłuszny można być tylko w miłości. I dlatego to jest też to, jak chrześcijanin reaguje na to, kiedy Pan Bóg przychodzi ze swoim słowem, ze swoim przykazaniem, w ogóle z ofertą swojego słowa. Jeśli nie mamy w sobie tego ducha Jezusa Chrystusa, to mamy tego ducha demona, który mówi, ale czego chcesz ode mnie? Czego jeszcze chcesz ode mnie? Już wystarczająco dużo robię. Ja już jestem w porządku. Czego chcesz ode mnie? Kolokwialnie odwal się. Wystarczy. To jest duch tego świata, który wcześniej czy później odetnie od Kościoła. Odetnie od tego korzenia. Bo człowiek wiary to jest ten, który pyta, ale co ja mogę dla Ciebie uczynić? Bądź błogosławiony za to, że przychodzisz do mnie. Co mogę? Cóż oddam Panie za Twoje hojne dary? Co jeszcze mogę zrobić dla Ciebie? Nie boję się Ciebie, kiedy przychodzisz ze swoim słowem. Pragnę Twojego słowa. Mów do mnie. Wiecie, to zupełnie inna płaszczyzna. Demon mówi, odejdź ode mnie. Człowiek wiary i miłości mówi, mów. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Dzisiaj Chrystus mówi kolejne słowo do nas. Słowo, które zaprasza nas do tego, żeby na serio wejść do tej świątyni Bożej. Do tej relacji z Chrystusem. Na serio być chrześcijaninem.